Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem S37, tym razem Berserk i dzisiaj głównym celem tego odcinka jest zamknięcie Esterosu. Nie wiem, czy nam się to uda, ale mam nadzieję, że tak. Zostało nam tylko dwóch przeciwników, z tego jeden wojownik, który jest dosyć ciężki i drugi, ostatni to jest zwiadowca, który już powinien o wiele lepiej pójść, aniżeli właśnie ten wojownik. Głównie tutaj tego bloka trzeba pokonać i może coś z tego będzie. No nie jest to takie po prostu zamknięcie Esterosu, ponieważ też wypadnie nam dzięki temu tutaj pupil w wodzie, dokładnie ten, więc tak naprawdę no drugi najmocniejszy, jeżeli chodzi o wodę, tak więc no ma to swój jakiś tam głębszy cel. Oprócz tego wracają daily filmy, no były dwa dni przerwy, kto oczywiście nadrobił te zaległe filmy, tych 7 filmów w zasadzie weekendowych, no to super, kto nie, no to jeszcze może to zrobić, kiedy tam uważa. Natomiast my wracamy z daily filmami, także możecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli oczywiście te daily filmy wam się podobają. Dobra, no zanim tu przejdziemy do klikanka lochów, to oczywiście sobie ogarniemy całą postać. Tutaj do kibelka możemy wrzucić. Skompletowałem cały secik na Berserku. Kto jakby ogląda regularnie wszystkie filmy, wie, że tutaj się namęczyłem, aby właśnie te rękawice zdobyć. No i tutaj dzięki właśnie słodkiej Yue, czy słodkiemu Yue, nie wiem, w każdym razie on tutaj właśnie te rękawice zdobył ostatnio, tak więc dzięki temu my sobie je zaatakowaliśmy go i skompletowaliśmy cały ten secik z Tornada 500+, także jestem zadowolony, w zasadzie prawie cały, bo to nie jest Tornada 500+, ale lepiej pasuje. Dobra, wrzucamy coś do kibelka, mogą to być buty. Już tutaj mamy ponad połowę aury, więc już niedługo też będzie aura 20. Co za tym idzie, kolejny pet do wody nam tutaj wyleci, dokładnie głębion. Także no jak widzicie, troszeczkę tutaj boostu, jeżeli chodzi o statystyki, dostaniemy. Dobra, tu mamy coś dla zwiadowcy. Czy to możemy mu podmienić? Jak to tutaj wygląda? Plus 39, więc jak najbardziej podmienimy. Odzysk klejnotu. Tak jak mówię, no wydropiłem, wzmocniłem dosyć mocno tego berka, ponieważ w same gemy, jak tutaj widzicie, 500+, z kopalni 20 już wydropiłem, tak jak w ostatnim odcinku wam powiedziałem, że tą kopalnię zrobiłem na 20, tak te gemy sobie wydropiłem w międzyczasie. Oprócz tego wszystkie tutaj, wszyscy nasi towarzysze mają gemy, o tutaj Magnie ma, widzę, jednego ma jakiś tam na inteligencję. Generalnie tutaj z tego co widzę, to mag ma 3 takie słabe, 1 na inteligencję i 2 200+, natomiast wojownik i Kunegunda wszyscy mają przynajmniej te 450+, czyli przynajmniej średnie z tej 20 kopalni, więc ich także tu wzmocniłem. Nie wiem w sumie po co, ponieważ znaczy no wiem po co tutaj do tych lochów, ale no na ten moment żadnego raczej z tych lochów nie ruszymy. Jedyne co to coś w strefie światła plus tam tornado, więc jakby no oni nam się nie przydadzą, ale w razie czego wzmocnieni są. Dobra, kibel załatwiony, rozmontuj przedmiot u kowala 3 razy, to w zasadzie możemy sobie zrobić teraz, tylko czy my mamy tutaj coś taniego? Tu widzę, że do kociołka jest coś potrzebne, to od razu wrzucimy. Tutaj Kunegundzie muszę broń zaczarować, bo wczoraj zmieniałem i zapomniałem zaczarować. Dobra, czy my tutaj coś mamy jeszcze? No, rozwijaj się. No co jest? Czemu to się tak rozbija dziwnie? Dobra, tu mamy po 2,5 miliona, tu też 2,5 miliona i tu wszystko 2,5 miliona, więc szkoda by było to rozmontować, także dobra, tą misję sobie zrobimy później. Lecimy teraz tutaj, jeżeli chodzi o te kostki. Może coś tutaj fajnego wydropimy. No tak jak widzieliście, już nam się ta kopalnia buduje na poziom 21. Gemiki mam zmienione, więc nie stoi nic na przeszkodzie, aby ją dalej raszować. I teraz będę chciał po prostu do 25 non-stop, raz za razem budować. Niestety mam nieraz misję, żeby wydobyć klejnot z kopalni, przez co troszeczkę tam expa tracę zawsze. No bo tej misji nie zrobię, no nie skrócę kopalni. Ostatnio w sumie zacząłem budować kopalnię. Na drugi dzień miałem misję wydobyć właśnie klejnot i potem drugi raz, na drugi dzień znowu miałem wydobyć klejnot, więc akurat jak zacząłem ją budować, to takie misje mi się trafiają. No ale mówię, nie będę tutaj prawie 2 tygodni skracał, no bo jest tu bez sensu. Po prostu i tak mamy w sumie najwyższą na serwerze, już raczej ciężko będzie nas dogonić innym, chyba że zaczną mocno skracać, no ale wtedy ja też pewnie coś tam poskracam. Także no teraz lecimy bezpośrednio do tej 25. Dobra, no tutaj kości nam za wiele nie dały, a rękę zrobię później. Tutaj mam, robiłem reset, bo sobie kupowałem kupca, ale w sumie
to sobie poulepszamy, niech to się zbiera, no bo mówię, reset zrobiłem przed chwilą, tutaj na razie nic, tutaj w zasadzie nic, stajnia, stajnie możemy ogarnąć, no jedzonek nie mamy za wiele, pewnie nam jeszcze wylecą oczywiście zawki i tak dalej, bo jeszcze nic dzisiaj nie robiłem, no ale w sumie zaatakować możemy, dobra, spróbujmy. No i już tyranozaur 200 na tyranozaura 200 nie dał rady, dobra, czyli już mamy jedno przegranko. Kolejne, tutaj możemy mrokiem spróbować, dobra, udało się. Teraz możemy sobie światłem na przykład, możemy w sumie tego już tutaj ulepszyć przy okazji. I okej, okay, tego sobie jeszcze zaatakujemy. Dobra, no 4-1, nie ma tragedii. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o rankingi? No 6. pozycja, więc słabiutko. Byliśmy, pamiętacie, ostatnio na pozycji pierwszej, czy tam drugiej. W każdym bądź razie, no... O, tutaj już Moraxi ma 90, to on... Zobaczcie, to on już też ma kopalnię 20. Zresztą tutaj widać po gemach. Plus on już tutaj zamknął Esteros, na to wychodzi. Chyba, że ma aurę 20, też może tak być. W sumie nie wiem, poczekajcie, ma coś tutaj w opisie. Tak, on ma 20 aurę, 21 maja, to my jesteśmy tu bardzo do tyłu. No ale mówię, ja tutaj dużo wrzucałem też gemów, także no na tym traciłem, on pewnie od samego startu epiki, tak jak my to robimy na przykład na łowcy. No ale zobaczcie, że on z tego ma właśnie te 90 petów. No dobra, no to co? My musimy zamknąć Esteros, musimy za tam, powiedzmy, za 9 dni chyba, o ile dobrze liczę, sobie tą aurę 20 wbić, no i będziemy mieć znowu najwięcej petów na serwerze. Z tym, że no, zobaczcie, że on mnie tutaj zaskoczył tą kopalnią, że już ma też 20, ale on w sumie tutaj w tej twierdzy dobrze leciał. Zresztą sami widzicie, że pierwszą miał 20 salkę i tak dalej, więc no, 15 salkę po miesiącu. Po miesiącu gry tutaj wybudowa, więc leciał ładnie. Dobra, no nieistotne, tutaj na razie olewamy, no bo mówię, nie mam zbytnio co rozmontować, to mi tam pewnie jeszcze z misji albo z kółka wypadnie, to olewamy. Petki wyszły jak wyszły, no trudno. Portal, w portalu teraz mamy, jak widzicie, 5-7, zostaje nam jeszcze 5-8, 5-9 i 5-10, czyli łącznie 4 w sumie, licząc też tego. Z tego 3 jest magów, więc albo my giniemy na hita, albo jak władujemy im jakąś fajną serię, to oni szybko padną. No tutaj nawet nie na hita, no jakaś tam seryjka wpadła, no ale widzicie, nie za wiele mu żeśmy mimo wszystko zabrali. Już od 3 dni go tak klepę i ma 70%, więc no mówię, no tu musi 10 ataków wsiąść i tak naprawdę on może być poskładany na raz. Dobra, do lochów zaraz wrócimy, tutaj wszystko widzicie. Tutaj możemy jeszcze zaatakować przy okazji oczywiście, tylko gdzie tutaj... O, Mystic w ogóle chyba grę skończył, to tak swoją drogą, bo pewnie kojarzycie, bo on tutaj był top 1 bardzo, jeżeli chodzi o berserków. Natomiast z tego co widzę, to tutaj chyba grę skończył. No ale mimo wszystko największy level ma nadal, więc go sobie do tych podziemi atakujemy. Słodka Yue tutaj tak naprawdę na razie, jeżeli chodzi o berserków, z takim wyższym poziomem gra dalej. Więc tutaj z nim sobie, można powiedzieć, walczymy. Zresztą expa mamy, zobaczcie, bardzo porównywalnie. Tutaj jeszcze jest Luke, ale on sporo do nas traci, więc no tak naprawdę tylko ona, jeżeli chodzi o berserków. Void tutaj, no ten Moraxi bardzo ładnie ciśnie. No ale okej, dobra, no kółkiem zakręcimy później. W sumie możemy tutaj jeszcze dołączyć do tego. 85% ma, ile mu zabraliśmy? O, całkiem sporo. Ile tam było? Chyba 53 miliony, 2%. O ile dobrze liczę, więc nie jest źle. Dobra, to sobie od razu przeklikamy. No i okej, lecimy chyba do tych lochów. No i tak jak mówiłem, głównie skupiamy się na tym obrońcy, który, jak sami widzicie, no powinien nam paść, więc no klikamy. No tak naprawdę na dzisiejszy odcinek głównie chcę się skupić na nim i tak naprawdę tylko i wyłącznie na nim, no bo jednak taki jest plan, tak? No bo co? No oprócz niego mogę tam jeszcze jakieś tornado popchnąć, które tak czy siak, no i tak padnie prędzej czy później, więc no trochę tam expa dano, ale wiecie, jednak ten Esteros na ten moment to jest mój główny cel, no bo tam w strefie mroku, tak jak wam mówiłem na początku, no za wiele nie popchnę na ten moment, przynajmniej tak mi się wydaje. W tym strefie światła jakieś tam inne lochy mógłbym popróbować, no ale... Ale tak jak mówię, no głównie tutaj chcę się skupić na tym właśnie Esterosie. Zresztą widzieliście, że mu zostało tam 17 milionów. To jest tak naprawdę jeden mocniejszy hit i on powinien paść.
Także no zobaczymy, jak to wyjdzie. No wzmocniliśmy się tutaj dosyć mocno. Broń sobie na ostatnim epiku zmieniłem, bo tak jak EQ nie zmieniałem, bo nie było sensu. Tak, broń mimo wszystko zawsze tam lepsza troszeczkę runa, lepszy troszeczkę rozrzucik, więc myślę, że zawsze warto zmienić po prostu. No i te gemy tak naprawdę, no to takie główne wzmocnienie. A cała reszta, jeżeli chodzi o ekwipunek, została taka sama, jaka była ostatnio. No kurczę, zobaczcie, że taka była ładna próba. A teraz jak klikamy, to to już takich fajnych prób nie ma. No ale okej, no tutaj tak naprawdę no to jest Berserk, więc no tam 33 miliony znowu, no hulaj dusza, piekła nieba, nie ma. Tak więc powiem wam szczerze, że jestem tu nawet skłonny wydać na niego do 500 grzybów, no bo jednak, no mówię, to jest główny cel. Więc znowu tam 23 miliony, więc na nim się będziemy skupiać. Okej, wczoraj w ogóle takie dwie ankietki wam zrobiłem. Po pierwsze, czy chcecie, aby zrobić taki porządek większy na kanale, czyli tą playlistę główną, czyli Let's Play, usunąć, a porobić takie osobne dla każdego serwera, a co za tym idzie dla każdej klasy. No i tam sporo osób, chyba z 200 oddało głos i większość było właśnie za takimi osobnymi playlistami, więc takie playlisty się pojawiły. Pojawiła się dla Berserka, dla Paladyna, dla Wojownika i dla właśnie Łowcy. Każda playlista ma nazwę, jaka to jest klasa i jaki to jest serwer, więc coś takiego po prostu zrobiliśmy. Oprócz tego co? I druga jeszcze była ankieta, czy wam się bardziej podobają miniaturki te w nowym stylu, czyli jakby każda miniaturka, każda klasa ma swoją miniaturkę, ale za każdym razem jest ona taka sama. No oczywiście te miniaturki są śliczne, bardzo mi się podobają, ale jednak mam takie wrażenie, że więcej osób zachęcały jednak te stare, bo one były brzydsze, ale każda prezentowała co innego, więc każda, wiecie, coś tam pokazywała i tak dalej. Także po prostu jeszcze sobie zobaczę. W ankiecie wygrały oczywiście te nowe i to tam już nie była taka przewaga jak z playlistami, ale jednak wygrały dosyć mocno te nowe. Ale ja jeszcze spróbuję sobie ogarnąć jakiś na przykład taki projekt, w którym wszystko będę miał gotowe, tylko będę sobie musiał zmieniać tło i na przykład tekst, no nie? Więc coś takiego, no to jestem w stanie zrobić, potrafię. Więc sama miniaturka by była jakby ładna, tylko by był inny tekst i tak dalej i wtedy na każdej by było co innego. Także taki jest plan, ale zobaczymy, czy to sobie ogarnę. No w każdym razie będę próbował. No i co więcej? No nie wiem, szczerze mówiąc. Także jeżeli chodzi o kanał, to tak naprawdę tylko te dwie kwestie tak wczoraj sobie wpadłem. A jeżeli chodzi o numerowanie odcinków, to od tego odcinka numer będzie taki, jak wychodzi w playliście, czyli na przykład jak playlista Berserk ma na ten moment 13 tych odcinków, no to tego ponumeruję jako 14, ale wcześniej były numerowane, każdy był jakoś tam po swojemu, tak więc no tego już nie będę zmieniał, dlatego że musiałbym no dosyć sporo tam ze 100, no nie ze 100, przesadziłem, ale z 70-75 filmów osobno numerować. No i wiecie, w teorii to nie byłoby takie trudne, no bo wchodzę sobie w playlistę i lecę po prostu od 1 do tam iluś, ale w każdy film trzeba wchodzić osobno, oprócz tego w każdy film trzeba wchodzić w jego edycję i dopiero to zmieniać, to nie da się, wiecie, tak szybko niestety tego tytułu zmieniać, więc od tego odcinka numery będą względem playlist, ale jeszcze te stare odcinki będą miały względem tej jednej głównej playlisty, która była do tej pory. Tak to sobie zaplanowałem, że tak będzie. No kurde, zobaczcie, że co chwilę mu tutaj jakieś fajniutkie próby zostają. Co chwilę jakoś blisko jesteśmy, no ale z tego co widzę, no nie jest wcale tak kolorowo, ponieważ on tutaj nie chce nam paść. Tak więc co, no nowy serwer startuje, to może mogliście nie wiedzieć, kto tam jest na Discordzie, to ja oznaczałem wszystkich i mówiłem, bo odliczanie do tego serwera się pojawiło już kiedy? Chyba w sobotę, w sensie pewnie w piątek, ale w sobotę to większość osób zauważyła, bo jeszcze jako takiego oficjalnego info nie ma, tam na jakichś forach czy w grze, ale po prostu jak sobie wpiszecie w41.syfygame.net, że tak powiem, to będziecie mieli właśnie odliczanie do nowego międzynarodowego serwera. No i czy jakby dużo osób tam narzeka, że o, nawet ten W40 nawet nie ma miesiąca, już kolejny serwer i tak dalej. No w teorii jest to prawda,
ale ja uważam, że nowe serwery to jest wiadomo pieniądze dla firmy, więc jakby to zrozumiałe, no, że firma tworzy grę, gra jest całkowicie za darmo, gra jakby nie ma tam żadnych item shopów czy innych tego typu rzeczy, żeby sobie po prostu tą grę jakby, no tak jak w Metinach czy innych, że coś tam możecie kupić za prawdziwe pieniądze. Tutaj generalnie cała zawartość tej gry jest, można powiedzieć, że za darmo. Tak więc no wiadomo, że gra chce jakby zarobić, no a na nowe serwery to jest tak naprawdę najlepszy sposób na zarobek, no bo na tych starych już sami widzicie, że za wiele się nie dzieje w porównaniu do tego, co się dzieje na nowym serwerze, gdzie tam naprawdę no grzybów w pierwsze dni to można wydać nieskończoną ilość, no bo co chwilę jest coś do roboty. Także nie ma co się dziwić, a zastanawiam się po prostu, dlaczego ludzie narzekają, bo tak jakby no jeżeli kogoś to nie interesuje, czyli nie ma ochoty grać na nowych serwerach i tak dalej, no to po prostu to ignoruje, nie? Wychodzi nowy serwer, będą, skoro to im się robią, to im się opłacają po prostu te nowe serwery. Bo tak naprawdę za każdym razem się znajdzie ktoś, kto będzie chciał na takim właśnie nowym serwerze sobie zagrać i tam wydać jakąś większą ilość pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Jak im się to przestanie opłacać, no to przestaną to robić na pewno. W każdym razie, no wiecie, ja na przykład nie startuję na tym serwerze, no i po prostu dałem wam info na Discordzie, jak zobaczyłem, że to odliczanie jest jakby włączone. No ale co, no gram sobie na swoich serwerach i po prostu to olewam. Kto będzie chciał, to sobie zagra na tym nowym, kto nie, no to będzie grał na swoich starych serwerach. No i jakby nie ma to większego znaczenia, więc nie wiem, czemu po prostu ludzie tak się oburzają o te nowe serwery, skoro w teorii im to nic nie zmienia, nie? No bo jednak kto sobie chce grać na tym serwerze, na którym gra do tej pory, no to będzie grał i jakby nie zrobi to większej różnicy. Dobra, no powiem wam, że coś nam tutaj nie idzie, no już bardzo dużo grzybów na niego wydaliśmy. Czy ja tu mogę coś ulepszyć? No tylko to tak naprawdę, ale to i tak nam za wiele nie da. Tu mogę dać dwie statystyki w tego. Przejdziemy sobie tutaj do tego tornadka jeszcze, może coś poklikamy, żeby dobić nawet ten level. Byłoby naprawdę miło. No widzicie, że to tornado jako tako idzie. Tutaj już jakiś wojownik, no ale powinniśmy go machnąć mimo wszystko. Dobijemy sobie ten level, no i co? No i nie wiem, szczerze mówiąc, no chciałem ten Esterosik pokonać. Ale no jak sami widzicie, no jeszcze troszkę tutaj na niego brakuje, no już ten, no który raz milion HP, to jest takie niewdzięczne. Zresztą na Esteros widzieliście, że też tam było co chwilę 15 milionów, 20, to jest tak naprawdę jeden mocniejszy hit i ten Esteros by padł. No ale jak sami widzicie, nie chce on tutaj nam się poddać. No padaj, bo chcę ten level sobie dobić. Dobra, dziękuję bardzo. 375 dobity. Tutaj mamy zwiadowcę, który też powinien paść. I tutaj mamy znowu zwiadowcę. Po raz kolejny zwiadowcę, o ile dobrze widzę. Także no dosyć ładnie to tornadko idzie. Mimo wszystko. Zobaczcie, jak tutaj się rozpędzimy, to leci jak szalone. Tutaj mamy Minotaura tam chyba, dobra, jest Symbol Brzymi. Symbol Brzymi to jest znowu wojownik, ale padł dosyć szybko. Tu jest kolejny wojownik, który też powinien, myślę, że dosyć szybko paść. No ale okej, level dobiliśmy, więc w zasadzie go na ten moment nie ruszam. Poczekajcie, tutaj sobie oczywiście coś oddamy, co nam z tego tornada wyleciało, bo to są jednak drogie itemy. Jeszcze to. Ile one tutaj nam dają? No zobaczcie, po 10 milionów, więc dosyć sporo. No to są jednak dwie statystyki mimo wszystko. Dobra, dodajemy trochę w tą siłę. No i co? I myślę, chyba jeszcze lecimy po prostu do tego Esterosu. No głównie to jest mój cel. No na tym tornadku tylko level dobiliśmy. To tornado jeszcze sobie oczywiście popchnę tam prędzej czy później. To jakby z tym nie ma większego problemu. No ale ja bym chciał tego obrońcę w końcu, no czemu ja mam takiego pecha, że tutaj żadnej takiej serii, wiecie, no z 20 ataczków chociaż rzędu, chociaż, no nie 20, no przesadziłem, powiedzmy 15, czy nawet 10 niech by było i po prostu ten obrońca nam by tutaj padł, no ale z tego co widzę, no to zbytnio nie chcę tego zrobić niestety. Oj, no niedobrze, no powiem wam szczerze, padł, zobaczcie. Udało nam się. Poczekajcie, żeby on nam się teraz zapisał. Sala chwały. Tutaj na przykład tego kolegę sobie zaatakujemy, zapiszemy walkę. Cyk, pyk. No nie.
No i nam się zapisała niepalna, bo tak szybko żeśmy klikali. Ja pierniczę, no pokonaliśmy tego obrońcę i nawet nie mamy tej walki zapisanej. Bo tak nawet nie było, zobaczcie, że nie było żadnego, nie wiem, no powinno nam wychodzić z lochów, jak nam padnie ten przeciwnik. W sensie tak się czasem dzieje, ale nieraz się to buguje i jest, zobaczcie, coś takiego właśnie, że od razu zaczęliśmy tam klikać i przez to ostatnia walka, która nam tutaj się pokazuje, to jest przegrana z nią, jeżeli byśmy zapisali, a nie z tamtym. Kurczę, no tam pewnie jakieś kosmiczne hity poszły, że to padło. Oj, no i co? No i jak zwykle pech. O, mamy tutaj jakiś naszyjniczek, to będzie do kibla pewnie, który nam z niego wypadł. No ale co mogę powiedzieć? No nic, no. Dobra, no lecimy tą niepalną, może chociaż ją się uda zapisać, aby nam tutaj... No ona tutaj, zobaczcie, że co chwilę jakaś bliska próba. Tak więc wydaje mi się, że ona nam tutaj paść powinna. Aczkolwiek, no zobaczymy, no teraz ją będziemy dociskać. No to już jest zwiadowca, więc ona już tutaj powinna o wiele łatwiej paść. No ona nam się raczej zapisze, bo już tutaj, wiecie, po niej nie ma żadnego przeciwnika, którego byśmy mogli niechcący zacząć klikać dalej. No ale dobra, no zobaczmy, czy ona nam w ogóle tutaj padnie. No ze 100 grzybów będę sobie chciał tutaj zachować. Troszeczkę jestem w ogóle przeziębiony, to może być słychać swoją drogą. Ze 100 grzybów będę chciał sobie tutaj zachować. No ale to jest zwiadowca, no ona ma 500 już poziom, także no to już jest dosyć gruby przeciwnik. Ale no tam 34 miliony, no ona jest, myślę, że do zrobienia, no jako zwiadowca wystarczy, żeby trochę uników nie robiła, my troszeczkę, żebyśmy tutaj sobie troszeczkę się powściekali po prostu i myślę, że ona jest bez większych problemów do zrobienia. Zresztą no tam jej zostawało co chwilę niewiele, sami widzieliście. No okej, no żałuję tej walki, że nie zapisałem, no bo sam chciałem ją obejrzeć. No to jest, o, 9 milionów, kurczę. No bo to jest jednak, wiecie, jeden z ciekawszych lochów. No a tutaj niestety nam się nie udało. Nie udało nam się go pokonać. Oj, no dobra, no jestem zadowolony, no ten pierwszy przeciwnik tak naprawdę mocniejszy o wiele od tego zwiadowcy nam padł, więc teraz w teorii powinna być prosta droga do tego, aby nam też ta niepalna padła. Z tym, że właśnie czy to się wydarzy, no to jeszcze tutaj zobaczymy. 18 milionów, 15 milionów, no co chwilę jakaś bliska próba, co chwilę coś. No ale sami zobaczcie, że... 4 miliony, no nie, no to jest jeden hitek dosłownie. No zobaczcie, że ona jest do zrobienia, no bez większych problemów, ale... Ale czy faktycznie nam się uda? Oj. Patrzę, czy mi się tutaj wszystko nagrywa. Wszystko się nagrywa, wszystko jest w porządku. Byleby tylko ten Esteros udało nam się zamknąć. No nawet tytuł bym miał dobry bardzo na odcinek. No ale niestety... Niestety ona tutaj dosyć duży opór stawia, no tam 13 milionów. Ja myślałem, że ona to będzie tak naprawdę 15 grzybów i nam padnie. No bo to jednak mówię, no tylko ci wojownicy są tutaj problemem, jeżeli chodzi o ten cały Esteros. A tutaj niestety widzę, że niepalna. No to jest jednak boss, no to ona powinna być mocna, no ale... Ale dla berserków, no to tutaj tak naprawdę nic mocnego nie ma, jeżeli chodzi o właśnie ten Esterosik. No kurde, no jeszcze ze 150 grzybów wydam na nią. No i dobrze by było, żeby ona w końcu padła, no. Bo tak z 50 wiadomo, będę chciał sobie na awkę zostawić. Tak więc no. Oj, no kurde. Niepocieszony jestem, jeżeli ona nie padnie. Jeżeli ona nie padnie, biorąc pod uwagę, że tam zostawało jej po 4 miliony, no to będę dosyć mocno niepocieszony, bo jednak no, wojownika, którego chcielibyśmy pokonać i pokonaliśmy, żeby nam właśnie otworzył drogę do zamknięcia tego, no to jednak teraz tutaj znowu ta niepalna nam niestety tutaj zastawiła tą drogę właśnie do zamknięcia tego lochu już. No ale okej, zresztą zobaczcie, jak nam mało expa w ogóle, no wiadomo, to się blokuje na 300 milionach, ale zobaczcie, że o wiele, bardzo malutko w sensie nam tego expa tutaj zostało. No dobra, no jeszcze 25 grzybków na nią,
a nóż się uda, żeby padła. No a jeżeli nie, no to cóż, no trudno, no będziemy musieli wrócić tutaj znowu za jakiś czas. Może jakąś broń sobie wymienię, może coś tam pomyślę. I wrócimy tutaj sobie za tam kilka dni, powiedzmy. Spróbujemy z nią znowu tutaj wygrać. No jak widzicie, ten nam padł, no niestety nie zapisało nam się to, więc no to jest akurat dosyć duża szkoda. No ale level wbiliśmy ponad prawie w sumie cały level, więc jak na ten poziom to jest dosyć dużo. Oprócz tego no tutaj tornado na pewno byśmy jeszcze pocisnęli. No ale na ten moment mówię, no głównym celem jest tutaj ten Esteros. Głównie się będziemy skupiać na tym, aby ten Esteros właśnie pozamykać. Więc okej, no levela dzisiaj raczej nie dobijemy, także możemy szczerze mówiąc sobie tutaj kółeczkiem zakręcić już, żeby to było z głowy. Plecak jest pełen. Dobra, czy my tutaj możemy coś oddać? Nie, ale pewnie możemy coś rozmontować. Dokładnie, bo to jest dosyć tanie, to są dosyć drogie rzeczy, więc sobie je zostawimy. To jest dosyć tanie. Co tutaj dalej? Tutaj nic, tutaj nic. To musimy zostawić. Dobra, no jakieś coś za milion, powiedzmy to. A, to w ogóle jeszcze dwóch rzeczy potrzebuję. Dobra, to poczekajcie. 2,5 miliona. No dobra, widzę, że nie mam nic, ale okej, misję żeśmy zrobili. To sobie zrobiliśmy, kółkiem dokończymy kręcić, okej. I jeszcze tutaj już nie mamy nic do rozmontowania, więc sobie możemy jeszcze tutaj arenkę w miarę szybko kliknąć, aby tutaj, no tu niestety przegraliśmy. Okej, tutaj powinniśmy wygrać, tutaj powinniśmy wygrać, dalej tutaj z paladynkiem powinniśmy wygrać, o, mieli w ogóle naprawić ten błąd, to tak swoją drogą, który powodował, że klikniemy kogoś, a zupełnie kogo innego atakujemy, zresztą było nawet w omówieniu patcha, że ten błąd został naprawiony, a jak sami widzieliście wcześniej, kliknęliśmy paladyna, a biliśmy się ze zwiadowcą, więc no zresztą tam ludzie narzekali, że wcale tego błędu nie naprawili. Także no to akurat słabe, dobra, no i tego powinniśmy pokonać, dobra, mamy 10 walk i okej, to by było tak naprawdę na tyle. Ja wam oczywiście dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Nie jestem zadowolony, no bo celu na odcinek nie zrealizowaliśmy. Zrealizowaliśmy, można powiedzieć, w połowie. No ta niepalna jest też do zrobienia, no parę dni tutaj minie, ja tutaj sobie na farmie jeszcze troszeczkę statystyk, coś tutaj pomyślę i na pewno ta niepalna nam padnie. Także okej, no dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić oczywiście kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, możecie wbijać na Discorda dla widzów, gdzie są takie informacje właśnie jak starty nowego serwera i tak dalej. O czym, bo tam wiecie, najłatwiej mi jest oznaczyć każdego i napisać, kto tam jest zainteresowany, to będzie zadowolony, a kto nie, to po prostu sobie zignoruje. W każdym razie, no tam takie info jest najszybciej, także zapraszam. I możecie napisać komentarz o treści Esteros. Ja oczywiście wam serduszko przypnę. Dajcie lajka, tak jak już mówiłem, jeżeli daily wam się podoba, że wraca. I tyle, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i cześć.